Bardzo się cieszę, że możemy się od samego rana spotkać. Wołajmy wspólnie o Ducha Świętego. Proszę Cię, Duchu Święty, ogarnij każdego, kto tego Zoomu słucha, kto chce życie przeżyć przy Bogu i ten dzień. Dzisiaj Ewangelia jest bardzo intrygująca. Pan Jezus mówi: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. To początek kazania na górze, kiedy Jezus wie, że jest oskarżany o to, że łamie prawo Boże, że łamie prawo liturgiczne. Oskarżają go o to. Wierzący ludzie, kapłani, arcykapłani mówią w ten sposób o nim. Więc Jezus na to odpowiada i pokazuje, że ja nie przyszedłem znieść. Zniesienie prawa to likwidacja. A Jezus mówi: ja przyszedłem wypełnić. To też oznacza likwidację, ale nie przez wygumkowanie, ale przez miłość, którą wlewa w prawo, że ono przestaje być czymś, co w nas obowiązuje, że obowiązuje nas droga miłości, którą jest Chrystus. I tego Jezus cały czas uczy. On to pokazuje. Nie możesz myśleć prawem, potrzebujesz zacząć myśleć miłością. Nie czy coś wolno, czy nie wolno, tylko żeby bardziej kochać Boga i człowieka. Tego Jezus cały czas naucza, o tym mówi. To wypełnienie polega na tym, że wszystko się wypełnia w Chrystusie. Prawo istnieje dalej, mamy dalej Stary Testament, ale go nie zachowujemy. Bo wypełniony jest w Bogu, nie obowiązuje nas prawo szabatu, nie obowiązuje nas prawo obrzezania i tak dalej. Mnóstwo różnych przepisów. Najważniejsza jest miłość. I my dzisiaj też mamy różne przepisy. Przepisy gdzieś są potrzebne, żeby społeczność mogła funkcjonować, żebyśmy żyli bez obaw, że to wszystko jest jakoś unormowane. Ale to nami nie może rządzić. Przepisy nie są po to, żeby nami rządziły, tylko żeby nas kierowały, żebyśmy kochali bardziej. Ten, kto kocha, ten, kto jest dla drugiego człowieka, nie będzie łamał przepisów dla łamania. Ale w momencie, kiedy trzeba będzie się zatrzymać, nawet nad człowiekiem, który upadł, nad człowiekiem, który stracił swoje życie, to zrobisz z miłości. Kierowanie się miłością to jest droga dla nas i Jezus nas tego nieustannie uczy, a my wracamy do prawa, bo tam się czujemy bezpieczniej. Na drogę miłości błogosławię każdemu z Was. Obyśmy to zmaganie przekraczania prawa i wchodzenie na drogę, której uczy nas Pan Jezus, nieustannie szli. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mocni w Duchu mają wiele utworów, które mówią o miłości, o tym, jak Bóg jest miłością, jak Bóg jest dobry. Posłuchajmy tutaj jednego z nich, aby pobyć w tym, jak Jezus uczy tego, kim jest. Daje siebie właśnie w taki sposób. Zapraszam do modlitwy dalej. Do zobaczenia.